właśnie odbyliśmy pierwszą noc w przyczepie kempingowej. Sprawa wygląda tak, że Kasia musiała opuścić oddział, bo Szymek po operacji trafił na intensywną terapię i tam już nie można spać na podłodze, więc Kasia by musiała jakiś hotel złapać. Kasia jest tam. Właśnie piżamowo.pl. No, Kasia musiałaby jakiś hotel złapać, więc postanowiliśmy, że skoro mamy przyczepę, no to będziemy nocować w przyczepie tutaj w Poznaniu. I przyjechaliśmy wczoraj. Oczywiście to była cała akcja, bo żeby tutaj zaparkować w Poznaniu z przyczepą, to trzeba dużo szukać. Dlatego wyjechaliśmy o północy i o drugiej w nocy byliśmy właśnie tutaj pod szpitalem i znaleźliśmy właśnie sobie fajną miejscówkę. Jest tutaj przystanek. Tam jest przystanek, tu jest krzyżówka. Spaliśmy dzisiaj pierwszy raz właśnie w przyczepie kempingowej. Było ekstra, ale trochę głośno, dlatego jak chcecie gdzieś mieszkać w mieście, to warto kupić sobie takie zatyczki. Bez tych zatyczek to jest po prostu, no nie da się spać. Jest tak głośno, że się nie da zasnąć, albo ciągle będziesz budzony, dlatego takie zatyczki super się dzisiaj spisały. Ja też mam takie, także spaliśmy dzisiaj właśnie w zatyczkach. Fajna sprawa te zasłonki, bo tutaj zasłoniliśmy się z jednej strony, ludzie nas mijają, tutaj jest chodnik zaraz za tym oknem, nikt nas teraz nie widzi. No jak widać mamy bardzo bałagan, bo spakowaliśmy wszystko bardzo szybko wczoraj. Przyjechaliśmy tam o 20 do domu i w 4 godziny jeszcze napełniłem zbiorniki od spłuczki tym płynem. To wszystko miałem wam pokazać na vlogu, miałem nagrywać te vlogi, jak jeszcze tutaj napełniam te kasety od tego wszystkiego, od ubikacji, ale akurat tak wyszło, że musiałem szybko w nocy jeszcze to napełniać. Kasia pranie miała jeszcze, więc postanowiliśmy wziąć tą suszarkę i Kasia tutaj rozwiesza teraz pranie. Trochę mamy ciemno, bo akurat wstaliśmy i wszystko jest pozasłaniane. No i tak leci nam. Za chwilę idziemy do Szymusia. Tutaj już nie można do niego tak przychodzić, że na cały dzień się jest. Właśnie na tej intensywnej terapii jest, wizyty są od 14 do 20, więc mamy trochę czasu, żeby tutaj pobyć w przyczepie. A ja nagrywam tego vloga, żeby nie zwariować po prostu, zawsze o czymś innym się pomyśli, o kamerowaniu, nie Kasia? Tak. Musimy się jakoś trzymać, a ten vlog po prostu daje nam taką możliwość, że po prostu jest jakaś radość z życia i pokażę wam jeszcze krzyżówkę. Mnóstwo samochodów, przed chwilą tutaj odjeżdża autobus, także wszyscy tutaj nas widzą, no ale jest fajnie, no zaraz idziemy do Szymka, będzie dobrze. A jeśli chodzi o spanie, to Kasia kupiła takie fajne prześcieradła na gumkę, więc tutaj fajnie można sobie rozłożyć, żeby nie spać na tych materacach. Jest fajniej, po prostu przyjemniej jest spać na jakichś prześcieradłach. Ile Kasia daje za takie prześcieradła? Kilkanaście złotych, nie były drogie, Wisku. A Wisku gdzieś kupiła za kilkanaście złotych, więc fajnie się naciąga na materace i można sobie tutaj spać. Jeszcze taka jedna rzecz, właśnie jak wczoraj pakowaliśmy, to drzwi przyczepy były otwarte w nocy, no i trochę nam tutaj różnych much i ciem naleciało, więc fajnie mieć w przyczepce jakąś klepkę na muchy, bo czasem właśnie moskitiery też są dobre, ale jak pakujesz przyczepę, to zawsze jakiś robal tutaj wleci i potem musisz go gonić po przyczepie. Jak nie masz klepki, to po prostu z papciem albo z czymś go gonisz. Dlatego fajnie mieć jakąś klepkę taką, bo wiadomo, że w plenerze jak się mieszka, to tych robali tutaj troszeczkę naleci. Jesteśmy już ubrani. Troszeczkę porządku zrobiliśmy z łóżkiem. Ja już dzisiaj tutaj nie będę spał, bo wracam do dziewczynek. Kasia będzie tutaj sobie spała, więc prześcieradło jej zostawiłem. Kasia tutaj jest. Poranna toaleta. Fajnie jest. Powiem wam trochę o lodówce. Fajnie mi pod jednym z filmów doradzaliście, żeby przed podróżą naładować sobie na 230 i to było super rozwiązanie. Ja sobie te 4 godziny ładowałem, znaczy mroziłem lodówkę z prądu. Potem na podróż sobie przełączyłem na zasilanie z samochodu i dałem na jedynkę. A potem jak tutaj dojechałem, to odpaliłem lodówkę na gazie i teraz chodzi lodówka fajnie na gazik. Tutaj mamy jedzenie jakieś na szybko zrobione. Tam się świeci płomyk.
Więc lodówka fajnie działa na gaz. I to było najlepsze rozwiązanie. Dziękuję Wam za tą radę, żeby zamrozić sobie na początku, przed podróżą, na 230 V. Także fajnie, dziękuję Wam bardzo za tą radę. Kasia teraz... A ja tutaj... szykuję kącik dla Szymonka w jego pokoiku. Wzięłam wielką ramkę na zdjęcia i mam pełen album naszych zdjęć. Wybiorę kilka, zrobię taki tutaj balejarz. Kolaż, a balejarz. Kolaż, no rzeczywiście. Kolaż. No i mam też maskoteczki, żeby mu było raźniej. No. Freddy towarzyszy mu od urodzenia, małpka i misiek. I będziemy czytać bajki z Bobo. Książka już troszkę przeżyta, bo wszystkim dzieciom ją czytaliśmy. No, Szymek będzie miał, mimo że teraz jest uśpiony, ale warto takim dzieciom, nawet jak śpią, czytać, bo one na pewno coś słyszą, głos matki i zawsze jakoś tutaj w serduszku im lżej w tym szpitalu. Także Kasia będzie mu czytać. Co jeszcze, Kasia? Pokażemy może z zewnątrz przyczepę, nie? Jak tutaj stoimy. Tak, zapraszamy. No. Tutaj mamy taki parking. Tutaj stoję samochodem. Przyczepę sobie odwróciłem, tak żeby wejście było od strony chodnika. Ojejka, tyle ludzi, że aż wstydzę się nagrywać przed przyczepą. No ale cóż, trzeba pozbyć się wstydu, nie? Właśnie we vlogowaniu jest to najgorsze, że trzymasz kamerę, ludzie na ciebie patrzą jak na debila, a ty mówisz do kamery. No, tak jest. Tu jest przystaneczek i dyszel wystaje tutaj, także fajna miejscówka. Jedyne co się obawiamy, że jakieś może chuligaństwo będzie na przystanku, bo ja kiedyś mieszkałem w dużym mieście i wiem jak to na przystankach bywa. Może ktoś po prostu się tutaj nam zaglądać do szybek, jak po pijaku czasem, ale na razie ta nocka była spokojna. Jeśli chodzi o takie techniczne sprawy, to kupiłem taki papier, jakiś samorozpuszczalny, specjalny do karawaningu. Ciekaw jestem, co o nim sądzicie. Czy warto kupować taki papier toaletowy, czy może lepiej jakiś zwykły? Ja taki kupiłem, żeby przetestować i zobaczymy, czy on się rozpuszcza. Wczoraj tam myśmy trochę korzystali wcześniej z ubikacji, więc chusteczki były. No to chusteczki higieniczne się nie rozpuszczają. Jestem ciekawy, czy ten papier będzie się rozpuszczał. Żeby dostać się do bagaży, przeniosłem pranie. Tak to wygląda teraz. Ciekaw jestem, jak u Was jest z praniem. Jak robicie pranie? No pewnie słyszycie na dworze, ale jak mieszkacie w mieście, na przykład tak jak my na dziko, czy w ogóle nie mieszkacie w mieście, jestem ciekaw, jak Wy to sobie radzicie z praniem. No u nas jest tak, że wzięliśmy taką suszarkę. Widziałem, że niektórzy takie fajne dyszle sobie po prostu wyprowadzają z boku przyczepy i sznurek rozkładają na tych dyszlach. No u nas to tak wygląda. Pranie troszeczkę przeszkadza i trzeba je przenosić. Bardzo fajne rozwiązanie z tym łóżkiem piętrowym. On służy jako dodatkowy blat na różne bagaże i na różne pierdołki. Także cieszę się z tego łóżka piętrowego, które tutaj się znajduje. I czwarty robal, który jest w przyczepie. Nie będę go zabijał na filmie, bo jeszcze mnie do więzienia poślą. Ale może go chwycę. Ops, uciekł. No, także klepka na muchy by się przydała na takie robale. W komentarzach pisaliście, dlaczego tak ubogo w tej przyczepie? Gdzie są zasłony? Gdzie jest to wszystko? No nie ma na razie, bo mieliśmy takie plany, żeby umyć tą przyczepę. Ona jeszcze nie jest wyczyszczona od zakupu. Chcieliśmy umyć ściany, szyby, to wszystko, szafki, ale niestety nie było czasu. Firany są już uprane, uprasowane, bo Kasia to już zrobiła, tylko po prostu... jest brudno i chcieliśmy to przed firanami umyć. Dlatego tutaj będą zasłony, będzie to lepiej wyglądać, ta przyczepa. No i potem zobaczycie, pokażę Wam, jak już te zasłonki będą wisiały. Tutaj wszędzie były fajne zasłony, więc to się pojawi, ale na razie nie teraz. A teraz pierwszy raz w życiu zagotuję wodę w przyczepie kempingowej. Zobaczymy, ile to trwa. No, podczas podróży jechaliśmy 1,5 godziny. Więc tutaj się wszystko porozsypywało, to trzeba wszystko teraz naprawić.
teraz trzeba wlać wodę do naszego czajniczka, który kupiłem w Kauflandzie. Nieodpowietrzone. Kasia poszła do apteki, a woda się gotuje już 7,5 minuty. Te pół czajnika, które tam stawiłem, może trochę więcej, tak długo się gotuje. I minęło 9 minut prawie, a czajnik zaczyna gwizdać. Także 9 minut trzeba czekać na zagotowanie wody na gazie. Wyłączymy teraz to. Cyk. No. To mamy wodę na herbatkę. Jem śniadanie sam, bo Kasia oczywiście musi swoje śniadanko zrobić bezglutenowe, więc nie wiem, co ona tam dzisiaj będzie chciała jeść, więc ja sobie sam zrobiłem, ona sobie zrobi sama. No to posilimy się teraz. Tak sobie teraz przypominam, że planowaliśmy jakiś taki wyjazd kilkudniowy właśnie z przyczepą, żeby zobaczyć, jak życie się prowadzi w przyczepie. I nigdy nie sądziłem, że ten wyjazd spędzę pod szpitalem. Taki testowy wyjazd pod szpitalem. Fajne, fajne. Życie jest fajne. No ale jest. Widzicie teraz, jak się testuje przyczepę. No, przynajmniej troszeczkę doświadczenia nabierzemy, jak się mieszka w mieście z przyczepą kempingową. Zobaczymy, czy jakaś straż miejska nas stąd nie wygoni. Zobaczymy. No w sumie to ja wracam do domu, do dzieci, do dziewczynek. Kasia tutaj będzie bardziej testować niż ja. Nie wiem, czy ona będzie miała ochotę nagrywać. No zobaczymy. Może jej zostawię kamerę. To coś wam pokażę tutaj. A Kasia dzisiaj na śniadanko sobie zje bezglutenowe paróweczki i sok buraczkowy. No i chleb bezglutenowy, nie Kasia? Takie szybkie śniadanie. Jeśli chodzi o prysznic, to nie, Kasia nie będzie się tutaj kąpać w przyczepie. Będzie chodzić tam na oddział się kąpać. Tam właśnie jest prysznic dla matek. Tak właśnie wczoraj mieliśmy historię, bo szybko odjechaliśmy z tego, z oddziału. Nas tak po prostu wynieśli na inny oddział. No i Kasia zabrała klucz od prysznica. Ja pierwszy nie schowałam tak w tempie, bo ja poszłam w środku dnia się wykąpać, bo wykorzystuję każdy moment, że jak jest Kamil po prostu z Szymonkiem, no i słyszę w łazience, Szymon krzyczy, no kurczę, już zabierają go na salę operacyjną, to wcisnęłam klucz szybko do kieszeni, no i już potem się działo, no już operacja, przeniesie nas z oddziału, potem poszliśmy zobaczyć Szymonka, jak się ma po operacji, no i cały czas ten kluczek w kieszeni, wróciliśmy do domu i totalnie o tym zapomniałam. No i połowa matek, albo wszystkie na oddziale nie mogły się wykąpać przez Kasię, bo Kasia zabrała klucz, zamknęła prysznic i nie, nie ma. No, na szczęście jest zapasowy, więc myślę, że sobie poradzi. Kasia kończy śniadanie, za 4 godziny dopiero będzie mogła iść do Szymusia. Ja postanowiłem wracać do dzieci, bo są z babcią, trzeba odciążyć babcię. Swoją drogą pozdrawiamy ją, ona chyba ogląda każde nasze vlogi, nie Kasia? Pozdrawiamy babcię. I dziękujemy, że się opiekuje naszymi dziećmi. Ja szybko wracam do domu, odebrać dzieci i już będę z Nadią i z Anią, a Kasia z Szymusiem. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Pozdrawiamy.